Kontrkultura. Kontrkultura na antenie naszego radia do godziny 18, a w naszym studiu zapowiadany już gość, Paweł Paliński. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. A będziemy rozmawiać o twojej książce Cztery pory mroku. Taki jest jej tytuł. I od razu chciałam nawiązać do pewnej teorii spiskowej, jaka pojawiła się na naszym rynku. Tak naprawdę jej autorem jest Łukasz Orbitowski, który w recenzji twojej książki wysnuł taką teorię, że najprawdopodobniej wcale nie jesteś autorem tej książki, tylko po prostu przeczytałeś dobrą, bardzo dobrą książkę jakiegoś amerykańskiego autora, przetłumaczyłeś ją w doskonały sposób, podpisałeś swoim nazwiskiem. Co ty na to? A tutaj złożyło się parę takich zupełnie przypadkowych okoliczności, dlatego że ja bardzo lubię literaturę amerykańską. Kiedy zaczynałem pisać, fascynowałem się Stephenem Kingiem. Ta fascynacja mi po jakimś czasie przeszła, bo zagłębiając się w literaturę amerykańską, zacząłem odkrywać klasyków amerykańskich, którzy piszą w zupełnie inny sposób, w sposób lepszy, nie umując nic Stephenowi Kingowi, w sposób lepszy technicznie. I ta literatura amerykańska mnie pochłonęła tak mocno, że kiedy zacząłem wstawiać pierwsze kroki w literaturze grozy, to taką naturalną rzeczą dla mnie wydawało mi się, że akcja moich opowiadań będzie właśnie tam umieszczona. Zresztą ja jako mały dzieciak oglądałem strasznie dużo horrorów. A to w latach 80-tych, 90-tych horrory, które do nas przychodziły, to były głównie produkcje amerykańskie. Więc jeżeli coś strasznego działo się w jakimś małym miasteczku, no to to miasteczko musiało nazywać się Amityville. Jeżeli coś działo się w jakimś mieście, no to wiadomo, że to było jakieś miasto amerykańskie. Pierwsze swoje opowiadania, które wysłałem na konkurs do wydawnictwa Red Horse, były właśnie takimi opowiadaniami, które umieściłem w jakimś tam swoim wymyślonym mieście gdzieś w Ameryce. Potem, jak one zebrały dobre recenzje, zainteresował się nimi Łukasz Orbitowski, który zresztą do drugiego tomu tej antologii grozy pisał wstęp. Po jakimś czasie tak, w naturalny sposób odpowiedziałem mu na maila, dziękując za to, że tak dobrze mnie potraktował i my żeśmy się spotkali. I on właśnie, dziwiąc się temu, że ja nigdy w Ameryce nie byłem, a tak dobrze pisze o Ameryce, w jakiś sposób upewnił mnie, że ten kierunek, który sobie obrałem, czyli pisać horror w Ameryce, jest dobrym kierunkiem i mi to w tej chwili tak najbardziej odpowiada. Jest to taka konwencja, w której się czuję najlepiej. Tak mi się wydaje i tak mówią osoby, które czytają moje opowiadania. No już nawet takie naleciałości stylistyczne związane, bo Polacy jednak inaczej piszą. No, spotykam się często nawet z takimi opiniami, że robię źle, bo powinienem pisać o Polsce, ale jakoś ten dystans, który dzieli nas i Amerykę, ułatwia mi przenoszenie pewnych rzeczy na papier. Mi po prostu się to świetnie podoba. Tak jak przypuśćmy, ktoś lubi grać muzykę klasyczną i zawsze będzie grał muzykę klasyczną, chociaż ktoś będzie go przekonywał do tego, że powiedzmy heavy metal jest lepszy, tak ja usiadłem sobie w tej swojej niszy, będąc Polakiem, piszę o Ameryce, świetnie mi to jak na razie wychodzi pod względem świetności, że mam pomysły, i te pomysły przelewają się na papier. No teraz wszedłem na rynek z książką. Czy to wychodzi mi tak świetnie, jak mi się wydaje, będą oceniać czytelnicy, więc czekam teraz, co będzie z tym dalej. Jako jedna z tych czytelniczek chciałam powiedzieć jak najbardziej entuzjastyczną opinię dotyczącą tej książki. Bardzo rewelacyjne dziękuję. Opowiadania. Wydaje się, że tych słów, które poświęcasz na opowiadanie, jest tyle, ile powinno być. W zasadzie każde zdanie w tych opowiadaniach coś znaczy. Słowo ma swoją wagę. Zarazem te zdania są szalenie zaskakujące. Każde zdanie może być jakby taką odrębną historią. Z drugiej strony historie, które tworzysz, posłużyłeś się już tu parę razy słowem horror, ale kto będzie spodziewał się historii z jakimiś straszliwymi postaciami, jakichś fantastycznych stworów będzie się na kartkach tej książki spodziewał, no to będzie głęboko zaskoczony, bo to są historie opowiadające czasami o zupełnie normalnych ludziach i czasami to, co dzieje się między tymi ludźmi, uczucia, jakie oni do siebie czują, emocje, jakie odczuwają, jakie produkują, to tak naprawdę one są jakby źródłem tego horroru. No i właśnie, chciałam cię zapytać o sposoby tworzenia tych opowiadań. Ja kiedy już otrzymałem taką propozycję, że wydawnictwo jest zainteresowane dalszymi moimi tekstami i tym, że mógłbym stworzyć właśnie taki zbiór opowiadań, założyłem sobie, że ja takie opowiadania napiszę, ale w związku z tym, że ta literatura grozy, która u nas w Polsce dopiero raczkuje i która jest kojarzona raczej z literaturą niskich lotów, pomyślałem, że postaram się podejść do niej w sposób taki bardzo poważny, to znaczy będę zwracał uwagę ogromną na język, nie tylko na ilość hektolitrów, przypuśćmy, tej krwi czy plazmy, które tam gdzieś się wylewa,
we wszystkich filmach, a z drugiej strony, kiedy przeglądałem różne zbiory opowiadań, nie tylko związane z literaturą grozy, zaskoczyło mnie to, że w tych opowiadaniach zawarte są różne historie, natomiast nie zmienia się sama forma opowiadania. I pomyślałem, że ciekawie by było też poeksperymentować z samą materią, czyli z językiem i z formą. Stąd zmieniałem tutaj sposoby narracji, stąd takie opowiadanie jak Trikiety, Trakiety, Trak, gdzie to jest w formie takiej jakby prelekcji opowiadana historia przez głównego bohatera. To wszystko miało jak gdyby tak pokazać, że jest o co walczyć na tym naszym polskim poletku horrorowym, bo horror wydał ogromną ilość historii, nie zawsze na najwyższym poziomie. Czasami są to opowieści albo filmy tej kategorii kinak B. Jest takie stwierdzenie, mówi się o tym. Związane to jest z tym, że wielu ludziom wydaje się, żeby napisać horror, wystarczy usiąść, wymyśleć odpowiednio strasznego potwora. Jeden potwór będzie jak gdyby z automatu straszyć czytelników. I chyba stąd wzięła się właśnie ta taka delikatna, powiedzmy, pogarda albo wyższość innych gatunków, które na ten horror patrzą jak na takiego młodszego, nie do końca sprawnego brata. Ja chciałem pokazać, że można napisać ciekawą historię, można pobawić się techniką, pokazać, co się umie w takiej historii i można do tego wszystkiego dołożyć język, który nie będzie jedynie popychaczem akcji, tylko czymś, nad czym można będzie się tak, że tak powiem, głębiej zastanowić. Bo ja na przykład jak czytam książki, to bardzo lubię znajdować w nich piękne zdanie. Czasami takie piękne zdanie jest zupełnie oderwane od akcji, ale czytając, zatrzymujemy się na nim, czytamy parę razy. Czasami jest to dialog, czasami jest to, powiedzmy, jakaś scena, która w jakiś sposób oderwana jak gdyby od samej treści wywiera mocne emocje i my chcemy ją jeszcze czytać raz. Stąd właśnie ta moja próba uszlachetnienia horroru przez właśnie podanie go w dosyć w innej formie niż on do tej pory był pokazywany i przy pomocy języka, który będzie jednocześnie tworzywym nie tylko tłem dla historii. O, może tak to ujmę. Kilka razy już tutaj użyłaś takiego sformułowania, że trzeba usiąść, trzeba napisać, jakby się trochę tak nie banalizował, ale sprowadzał do bardzo prostej sprawy samo pisanie. W moim przypadku to jest kwestia dyscypliny. Dlatego, że ja mam wymagającą pracę etatową, która zabiera mi strasznie dużo czasu i odpowiednie rozplanowanie tego mojego czasu, który pozostaje mi po tej pracy, na pisanie, na czytanie książek, w jakiś sposób samo napędza taki rytm, którym ja mógłbym porównać do rytmu pracy, powiedzmy, sportowca. To znaczy ja przychodzę sobie po pracy do domu, chwilkę odpoczywam, później godzinę lub półtorej czytam książki, później siadam na 2-3 bite godziny, pracuję nad tekstami i koniec. Przy czym wydaje mi się, tak jak teraz patrzę z perspektywy tego mojego debiutu sprzed paru lat, czynnikiem sprawczym tego jest konsekwencja. Bo ja piszę, przypuśćmy, biorąc pod uwagę to, jak rozmawiałem z kolegami pisarzami, dosyć wolno, bo piszę około 500 słów dziennie, ale robię to codziennie. Bez przerw. W związku z tym ta samonarzucona taka dyscyplina, konkretny cel. Książki czyta się nie tylko po to, żeby poznać historię, ale w pewnym momencie, jeżeli się myśli na poważnie o tym, że chce wyjść się do ludzi z własnym pisarstwem, to książki czyta się także jako taką pracę domową, jako naukę, bo podgląda się techniki. Dokładnie. Wyszukuje się słów, wzbogaca się swój własny słownik, pewne skojarzenia, pewne wątki, bo bardzo często jest tak, że pisarze o ogromnej wyobraźni w swoich książkach zawierają tak dużo treści, że część tych wątków, które oni nie wykorzystają, gdzieś tam zostają zupełnie z boku i powolutku, jeżeli się zwróci na nie uwagę, to zaczyna kiełkować. I nawet nie mówię o tym, o w jakimś sposobie zabierania im ich pomysłów, tylko oni nadają jakiś kierunek, pokazują jakiś tok myślenia. Często to jest zupełnie taki kroczek w bok od ich głównej fabuły książki, natomiast jeżeli ma się na tyle chęci i determinacji, żeby zatrzymać się w tym miejscu i zobaczyć, w którą stronę on zaglądał, a nie zajrzał do końca, no bardzo dużo ciekawych rzeczy można na ten temat się dowiedzieć.